Dzień dobry. Nazywam się Maciej Zwierzyński. Jestem przedstawicielem firmy DPS Software i pracuję tutaj jako inżynier od symulacji CFD. Mianowicie to co dzisiaj chciałbym poruszyć temat, jest to temat związany z samą optymalizacją. Temat tego webinaru to jest potencjał chmury dla przemysłu, a Samo hasło to jest wykorzystanie potencjału CFD do analizy, optymalizacji i innowacyjnych rozwiązań. I teraz może przejdźmy już do samej prezentacji. Jeszcze za, zanim przejdę, to chciałbym napomknąć, że tutaj z prawej strony macie Państwo włączoną sesję QA, na którą postaram się oczywiście odpowiedzieć na sam koniec webinaru. Więc proszę śmiało zadawać pytania. A na sam koniec na wszystko odpowiem. A więc, tak jak już powiedziałem wcześniej, chciałbym dzisiaj opowiadać troszeczkę o samej optymalizacji. Jak można zoptymalizować nasze symulacje CFD, jak można poprawić naszą geometrię, wiedzieć kiedy jest ona poprawna, kiedy można by troszeczkę zmienić jej wymiary i jak to wpłynie na same wyniki. Ale zanim o tym to może zacznijmy od tego, czym w ogóle jest sama rola FMK. Mianowicie, rola FMK, czyli Fluid Dynamics Engineer, jest to rola na platformie 3D Experience, która pozwala na przeprowadzanie symulacji związanych z numeryczną mechaniką płynów. I zanim przejdziemy do samego meritum, trzeba zadać sobie takie jedno podstawowe pytanie: czym jest numeryczna mechanika płynów? Mianowicie, Numeryczna mechanika płynów. Są to zagadnienia, które obejmujemy przepływy w stanie ustalonym i nieustalonym, i żeby móc, móc rozwiązać te problemy, korzystamy z czegoś takiego, jak z równań Navier-Stokesa i za pomocą tych równań jesteśmy w stanie przenieść zjawiska związane z mechaniką płynów na sam ekran komputera. I gdzie ma zastosowanie CFD? Mianowicie jest bardzo wiele branż, gdzie można znaleźć zastosowanie dla symulacji związanych z numeryczną mechaniką płynów. Dwie bardzo ważne branże to branża samochodowa oraz branża lotnicza. Innymi przykładami jest biomedycyna czy turbiny, elektronika czy branża morska, wydobywanie ropy i gazu czy sport. W każdej z tych dziedzin oraz w wielu innych symulacje związane z CFD znajdą zastosowanie. I zanim przejdziemy do samej optymalizacji, musimy zadać sobie pytanie, co mo możemy przenieść na ekran komputera za pomocą roli FMK. Mianowicie, za pomocą tej roli możemy przeprowadzić analizy dla przepływów cieczy i gazów. Możemy również przeprowadzić symulacje przepływów wewnętrznych i zewnętrznych. Mianowicie pod tym hasłem wiążą się symulacje, gdzie płyn znajduje się na zewnątrz naszej geometrii bądź w jej środku. Trzecią możliwą, możliwym typem analizy są analizy ustalone w czasie i nieustalone w czasie. Ustalone w czasie to tak, jakbyśmy zrobili zdjęcie, a analizy nieustalone w czasie to tak, gdybyśmy wzięli kamerę i po prostu nagrywali przepływ i patrzyli, jak on się zmienia z czasem. Kolejnym możliwym typem analiz to jest analiza przepływów poddźwiękowych, transsonicznych oraz nadźwiękowych. Można również symulować przepływy cieczy nie newtonowskich. Jeżeli chcemy, możemy zasymulować powierzchnię swobodną oraz napięcie powierzchniowe. Kolejną możliwością programu FMK jest to modelowanie cząstek w przepływach wielofazowych, ruch bryły sztywnej, ruch obrotowy, analizy termiczne, czy symulacje dedykowane do chłodzenia elektroniki. Możemy zasymulować rurki cieplne, komponenty dwurezystorowe itp. i tym podobne i tym podobne. Jeżeli chcemy, to tutaj mamy również możliwość zasymulowania komfortu człowieka, który jest bardzo ważny w branży Hvac. I tutaj mamy też zawarte te informacje, co możemy zasymulować za pomocą Fmk w takiej prostej tabeli, gdzie mamy rysunki. I jak wygląda sama praca związana z symulacjami na chmurze FreeD Experience? Pierwszą rzeczą, którą musimy wiedzieć, są tutaj jakieś dane wejściowe, mianowicie musimy znać takie informacje jak temperatura, czy też... Tutaj podajemy to może na, na przykładzie... Hmm, Rury wydechowej. Jest tutaj mamy pokazany model rury wydechowej z motoru i musimy wiedzieć, znać takie informacje, jak na przykład prędkość spalin na wlocie, ciśnienie na wylocie, jakie panuje, jaka jest temperatura na początku, czy, mamy, czy to jest przepływ laminarny, czy turbulentny. Kiedy znamy te rzeczy, to możemy przeprowadzić przejść do zamodelowania naszego, naszej geometrii. I przedstawienie jej jako modelu CAD. Kiedy znamy te rzeczy i znamy te nasze dane wejściowe, to musimy te dane wejściowe przypisać odpowiednim powierzchniom, odpowiednim otworom, gdzie panują te nasze informacje, które wiemy. Kiedy to już wszystko wiemy, musimy przejść do siatkowania modelu, czyli musimy zrobić dyskretyzację naszego modelu, podzielić naszą geometrię na, na elementy w 3D. Które po prostu pozwolą nam wykonać obliczenia i pozwolą nam dowiedzieć się informacji, które chcemy z tej symulacji. I kiedy przeprowadzimy cały tak zwany preprocessing, to wykonujemy obliczenia na naszej chmurze i jak one się zakończą, możemy dojść do postprocessingu. Czyli do analizy naszych wyników. Mianowicie możemy zobaczyć, jaki jest rozkład prędkości, jaki jest rozkład ciśnienia, rozkład temperatury. I jeżeli chcemy, to możemy wprowadzić jakieś poprawki geometrii i powtórzyć wszystko od nowa. I teraz o samym też postprocessingu. Jak możemy wizualizować nasze wyniki w naszych symulacjach? Mianowicie możemy. To wykonywać na wiele różnych sposobów. Możemy skorzystać z automatycznie wygenerowanego raportu. Możemy tworzyć wykresy konturowe, izopowierzchnie, wykresy wektorowe, czy możemy przedstawiać wyniki na wielu płaszczyznach cięcia, linie prądu, wykresy historii, animacji, czy wykresy ścieżek. Za pomocą tych wszystkich narzędzi możemy poznać wyniki. W bardzo dogłębny sposób oraz możemy je przeanalizować w bardzo dogłębny sposób. I teraz może też sama charakterystyka solwera tutaj roli FMK. Mianowicie, tak jak większość programów, jest to solwer typu RANS, gdzie modelujemy uśrednione nasze przepływy i poznajemy ogólny charakter naszego przepływu. Oczywiście mamy możliwość tam zasymulowania przepływów laminarnych i turbulentnych. W momencie, w którym mówimy o przepływach turbulentnych, mamy dostęp do trzech modeli turbulencji. Trzech najbardziej znanych i najczęściej wykorzystywanych w przemyśle. Mianowicie jest to: e, pierwszy model to jest Spalard Almaras, K-Epsilon i SST K-Omega. Jeżeli chcemy, to mamy tutaj też. E, Taką możliwość jak skorzystanie z funkcji ścianki, żeby móc lepiej odwzorować nasze przepływy, jak się, znajdu, jak się one zachowują blisko jakichś ścianek na tej naszej geometrii, którą wprowadziliśmy w pliku kadowskim. Oczywiście możemy symulować przepływy ściśliwe i nieściśliwe. I to, jak, kiedy wiemy, kiedy mamy zakończyć wykonywać nasze obliczenia. Wiemy za pomocą odpowiedniego solwera, który działa za pomocą reziduum, a rezidua to jednym słowem jest to dysbalans energii w poszczególnych komórkach. Więc kiedy taki dysbalans energii jest już bardzo mały, wiemy, że, ma, że solwer ma przestać wykonywać obliczenia i jesteśmy, mamy pewność, że nasze wyniki są poprawne. I teraz jeszcze troszeczkę więcej o charakterystyce solwera. Jeżeli chcemy, to możemy też tutaj zamodelować takie, że elementy, jak elementy porowate, przepływy wielofazowe, które są wymieszane już na, na poziomie molekularnym, czy też takie, gdzie ma te dwie fazy są oddzielne. Możemy zobaczyć na przykład wodę i powietrze. I Tutaj mamy dokładnie powiedziane to, co już wcześniej powiedziałem, czyli jak działa, kiedy wiemy, kiedy możemy przestać wykonywać nasze obliczenia. Jest to, są to wyrazy resztkowe, które jak są im bliżej zera, im mniej wyniki się już zmieniają, tym możemy przestać wykonywać nasze obliczenia. No ale teraz mówiłem, że będę mówił o optymalizacji. I teraz przejdźmy może do samej optymalizacji. Jak wykonamy obliczenia CFD i otrzymamy wyniki, i wiemy, że coś można by tutaj zmienić, ale nie wiemy co. Jak można by było bardziej ulepszyć naszą geometrię? Czy może jakieś zmienić warunki brzegowe? A może zmienić materiał? Może nie powinniśmy wykonywać naszych symulacji na wodzie, tylko za pomocą oleju? A co jeśli? A co jeśli? A co jeśli? Tych pytań może być bardzo dużo, a odpowiedź jest tylko jedna. Mianowicie Parametric Design Study. Jest to program na platformie 3D Experience, który pozwala nam przeprowadzać takie badania, takie eksperymenty, w których badamy wiele różnych e, możliwych przypadków, i sam program podpowiada nam, która, które rozwiązanie jest najlepsze. I jak wygląda? Właśnie z tym design, z tym programem do optymalizacji. Mianowicie w momencie, w którym już mamy naszą geometrię kadowską, to musimy sparametryzować niektóre wymiary tej geometrii. Mianowicie te elementy, które sparametryzujemy, będziemy mogli później zmieniać w tych naszych, w tych naszych eksperymentach. Kolejną rzeczą. Jest zdefiniowanie symulacji, tak jak wcześniej, czyli przeprowadzenie symulacji dla naszego jednego przykładu, a później, kiedy już zdefiniujemy taką symulację, przejrzymy wyniki, to definiujemy coś takiego jak sensory. I czym są sensory? Sensory są to takie dane liczbowe określonej wartości. Na przykład możemy dzięki sensorom poznać, Wartość siły, która działa na, naszą, na, na nasze ciało. Możemy poznać współczynnik oporu, czy wiele innych. Możemy poznać ciśnienie. Możemy wszystkie parametry, które chcemy, możemy zdefiniować za pomocą sensorów, i te sensory są przedstawione jako wartości liczbowe, które później nam pomogą przeprowadzić tą optymalizację naszej symulacji. No, i w momencie, w którym zdefiniujemy sensory, czyli sensory to są zmienne wyjściowe, które chcemy badać. I w momencie, w którym zdefiniujemy te parametry wyjściowe, to przechodzimy już do tej optymalizacji. I na samym początku definiuje się eksperyment, sprawdza się ustawienia, przegląda się wyniki i porównuje się najlepsze wyniki. Jak to zrobić? Mianowicie, kiedy już przejdziemy już do Samego programu do Parametric Design Study to możemy przeprowadzić optymalizację za pomocą asystenta, paska narzędzi, drzewka, które znajduje się po lewej stronie, czy menadżera funkcji. Mamy tutaj cztery miejsca, w które nas prowadzą za rękę, które pokazują nam, co już zdefiniowaliśmy, a co musimy jeszcze zrobić. I teraz przejdźmy może po asystencie, po każdym kolejnym kroku, co trzeba zdefiniować, jak trzeba zdefiniować, żeby nasza optymalizacja, nasz eksperyment został zdefiniowany poprawnie. Na początku wybieramy naszą referencję, mianowicie co my będziemy chcieli poprawiać, gdzie będziemy chcieli wykonywać optymalizację. Optymalizację czego? Mianowicie symulacji, która została już zrobiona wcześniej. Możemy to zrobić na podstawie symulacji bądź na podstawie geometrii. Jeżeli chcemy, to możemy dokonać inicjalizacji na podstawie zdefiniowanej wcześniej już optymalizacji. I w momencie, w którym już ustawimy te, te główne opcje, to mamy tutaj najważniejsze informacje merytoryczne mianowicie design variables manager. Jest to miejsce, gdzie informujemy program, które parametry wejściowe chcemy zmieniać, którym pozwalamy się zmieniać. Czyli to są na przykład takie informacje jak średnica naszej rury, jak temperatura na wlocie, jak prędkość na wlocie, jak ciśnienie na wylocie. Tutaj wprowadzamy te wszystkie nasze zmienne. Mówimy. W jakich one mogą się zmieniać przy przydziałach, wartość minimalna, wartość maksymalna. Możemy ewentualnie zdefiniować, jaki jest krok zmiany parametrów wejściowych. I jeżeli na przykład dodamy jakieś złe parametry, to oczywiście możemy je tutaj wyłączyć, bądź usunąć, bądź dezaktywować parametr, który po prostu ma nie być uwzględniany w danej symulacji. I w momencie, w którym już podamy nasze parametry wyjściowe, to podajemy nasze parametry wyjściowe, tam wejściowe, a tu wyjściowe. I jak podamy nasze parametry wyjściowe, to musimy powiedzieć programowi, co my chcemy od tych parametrów wyjściowych. Czy chcemy mieć jakąś określoną wartość, czy może chcemy, żeby dany parametr osiągnął swoją wartość maksymalną, a może ma mieć wartość minimalną? Czy też ma mieć określoną wartość, powiedzmy, prędkość na wylocie ma być równa 2 metry na sekundę. I w momencie, w którym to już zrobimy, to. A jeszcze tutaj oczywiście te cele. To jest dokładnie to samo, co powiedziałem, że to są tak zwane cele i ograniczenia. Cele oraz ograniczenia mogą być definiowane indywidualnie poprzez wybranie wcześniej zdefiniowanych parametrów wyjściowych. I konkretna wartość parametru wyjściowego może być zdefiniowana jedynie dla celów. I kiedy to zrobimy, to mamy coś takiego jak Design Space Checks. Tam możemy dokonać jakby weryfikacji naszego modelu na kilku poziomach. Możemy sprawdzić, czy nasz program może stworzyć geometrię z podanymi parametrami wejściowymi. Możemy sprawdzić, czy. Jak zmieni nam się geometria, to czy nasza siatka będzie poprawnie stworzona, czy też mamy możliwość sprawdzenia geometrii siatki oraz parametrów związanych z samą symulacją? I zamiast przeliczać tych wszystkich parametrów już w samym eksperymencie, który oczywiście zajmuje odpowiednio dużo czasu, to możemy w tym okienku za pomocą Design Space Checks w przeciągu dwóch minut, Sprawdzić, czy dane, nazwijmy te punkty, które będziemy badać, nazwijmy je może próbkami, są poprawne z punktu widzenia samego programu. Chwilowo nie mówimy o samych parametrach wyjściowych, czy te parametry wyjściowe są poprawne, czy nie, tylko patrzymy, czy zostało to zdefiniowane poprawnie z, z odgórnie narzuconymi zasadami. I jeżeli chcemy, to informujemy program, ile, ma, ile chcemy sprawdzić takich próbek, takich punktów. I jeżeli chcemy, to już na tej podstawie tutaj widzimy po prawej stronie ekranu, mamy czerwony kwadracik, failed, czyli ten jeden przypadek na przykład już się nie sprawdził na tym konkretnym punkcie, i już tutaj możemy usunąć ten przypadek, żeby go nie brać pod uwagę. I mamy coś takiego, jak konfigurację naszej symulacji. I samo rozmieszczenie próbek eksperymentu. Mianowicie mamy wybór do dwóch opcji. Mamy opcję global i guided. Opcja global jest to taka opcja, gdzie te próbki, które będziemy podawać na wejściu, są rozmieszczone w całej przestrzeni równomiernie. Czyli jak informujemy, że mamy naszą prędkość na wrazie się może zmieniać od 1 m na sekundę do 2 metrów na sekundę. I opcja Global, to powiedzmy, że ma stworzyć 10 możliwych przypadków. To będzie przypadek 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 i tak aż do dwóch. A opcja Guided robi tak, że zrobi nam kilka punktów. Sprawdzi, w którym kierunku idzie ta nasza symulacja. I później zobaczy, że dalej, tutaj się odwołam do tej prędkości, że, że na wlocie mamy jedę od 1 do 2 metrów na sekundę i zobaczy, że wyniki, których poszukujemy są bardziej w tej części od 1,5 do 2 metrów na sekundę, to tam zacznie zagęszczać bardziej tę naszą przestrzeń. I w momencie, w którym już przeprowadzimy te wszystkie nasze symulacje, O. Uzyskujemy wyniki. To, czego, co chcemy. Tutaj mamy bardzo fajnie pokazane te wyniki. Mianowicie po lewej stronie mamy wgląd w wykres. Na środku mamy pokazany wykres konturowy, jak to wygląda, a po prawej stronie mamy tabelę z naszymi danymi. I dla każdej próbki tworzone są automatycznie wykresy, które zostały zdefiniowane dla pierwszej symulacji, na podstawie której została stworzony model optymalizacji. I mamy dostępne widoki wykresów, które też zostały zdefiniowane przed wykonaniem optymalizacji. Czyli już przed wykonaniem samej optymalizacji musimy wiedzieć, co nas będzie interesować i tam zaznaczyć taki wykres, żeby tutaj w samym w samej optymalizacji móc przeglądać później te wykresy. I jeżeli chcemy, to mamy też tutaj po lewej stronie na tym wykresie pokazane na przykład miejsca, które nie mieszczą się w zdefiniowanym wcześniej obszarze. Mianowicie mówię o parametrach, nie wiem, wyjściowych. I możemy ich w ogóle nie rozważać. Jeżeli chcemy, to oczywiście też za pomocą tej optymalizacji możemy stworzyć oddzielną symulację, która będzie już pojedynczym przykładem z odpowiednimi parametrami wejściowymi i będzie zamiast zawierać sobie miliona różnych próbek, będzie to symulacja tylko dla tego jednego konkretnego przypadku, który został nam zaproponowany przez symulację. Jeszcze tutaj, może. Troszeczkę więcej o samym tym wykresie, który znajduje się na lewej stronie. Mianowicie, jak widzą Państwo, mamy tutaj bardzo bogatą legendę. I co oznaczają te wszystkie różne kolory, kształty? Mianowicie mamy dostęp do. Mamy, jeśli się dobrze policzyłem, to do siedmiu opcji. Pierwsza opcja jest to invisible. Dla takich punktów Jeden bądź kilka parametrów wyjściowych wyszło poza określony obszar. Feasible to wszystkie ograniczenia narzucone na parametry wyjściowe zostały spełnione. Punkt best to jest to punkt, dla którego wszystkie, dla którego wszystkie ograniczenia narzucone na parametry wyjściowe zostały spełnione oraz został spełniony cel. I pareto to przynajmniej dwa cele zostały spełnione. A dalszy podział to jest submitted, czyli jest to próbka, je, która jeszcze czeka w kolejce do policzenia. Running jest to próbka, która jest aktualnie liczona, i failed to dla tego przypadku nie, została nie zostało policzone. I ja to oczywiście Państwu teraz pokażę na praktycznym przykładzie. I to, co mm, chciałbym Państwu pokazać, jest to trójnik. A dlaczego trójnik? Mianowicie mamy tutaj chłodzenie wodą. Z jednej strony będzie ciepła woda, z drugiej strony będzie zimna woda. I będziemy patrzeć, jakie będziemy mieli parametry na wylocie. I gdzie coś takiego może mieć zastosowanie? A Przykładem mogą być elektrownie jądrowe wody. Tam woda może być wykorzystywana do chłodzenia elementów w zbiorniku reaktora, w tym rdzeni paliwowych i prętów kontrolnych. I Zadaniem inżyniera jądrowego jest ochrona rurociągów w systemie przed zmęczeniem termicznym spowodowanym dużymi wahaniami temperatury wody. W momencie, w którym spotykają się dwa różne strumienia wody, oczywiście o dwóch różnych temperaturach, to mogą powstawać tzw. hotspoty w powstałej mieszaninie. I aby przeciwdziałać powstawaniu takich miejsc, należy zadbać o jednorodność temperatury. Dlatego też optymalizacja, która, którą ja Państwu za chwilkę pokażę, będzie miała na celu to, żeby temperatura na wylocie była jak najbardziej jednorodna. Oczywiście modelowanie całego systemu rurociągów byłoby skomplikowane i czasochłonne. Dlatego w tym przykładzie skupię się jedynie na trójniku. I tutaj jest pokazany filmik, w którym przeprowadziłem taką symulację. Oczywiście, pierwszym elementem jest zdefiniowanie pojedynczej, pojedynczego przykładu. Zanim przejdę do optymalizacji, muszę przeprowadzić tutaj moją symulację. Tutaj parametry, którymi ja będę żonglował. Radius 19. Jest to radius wylotu, z którego będzie wylatywała już ta zmieszana woda. Edge fillet jest to zaokrąglenia, które tutaj są, um, które, które są na, w miejscu, w którym się spotykają. A radius 17 są to miejsca, skąd będzie lecieć i ciepła woda, i zimna woda. Z jednej strony będzie ciepła, a z drugiej będzie zimna. I w momencie, w którym już przejrzałem cały mój model, to za chwilkę będę mógł Przejść do zdefiniowania takiej symulacji. I aby to zrobić, to tak samo jak w optymalizacji, korzystam tutaj z asystenta. I tutaj też widzę mam, że takie zielone tick to oznacza, że nasz model został poprawnie zdefiniowany. I tutaj jest pokazane, co ja definiuję. Mianowicie to jest przepływ wewnętrzny, czyli będę mnie interesowała to, co się znajduje w środku naszego rurociągu. Miejsce, gdzie mam. Wlot, wylot. Mam dwa wloty. Tutaj jest jeden wlot, co teraz jest podświetlony na niebiesko. Tutaj mam drugi wlot, a wylot jest tam na dole. I w momencie, w którym zdefiniuję model, przechodzę do fizyki. Czyli mówię programowi, co mnie interesuje. Czy to będzie symulacja ustalona w czasie, czy zmienna w czasie. W tym wypadku zdecydowałem się na symulację. W ustalono w czasie, gdzie stoping kryteria, czyli informacji, kiedy mam zakończyć, wykonywać obliczenia, są takie, jak jest pokazane na rysunku. I w momencie, w którym zdefiniuję to, czy moja symulacja jest ustalona w czasie, czy nie ustalona w czasie, to informuję program, co ja chcę przenieść na ekran komputera. Czy, chcę, czy to ma być przepływ turbulentny, w tym momencie tak, z modelem K-epsilon i informuję program, że chce, żeby uwzględnił efekty termalne. I to, co ja będę tutaj badać, to będzie oczywiście woda. Z jednej strony będzie ciepła woda, z drugiej strony będzie zimna woda. I na wlocie jednym mamy, mamy 9 metrów na sekundę i 303 kelwiny. Jest to ten chłodniejszy wlot, zimniejsza woda. Z drugiej strony, z mniejszą prędkością, z 3 metrami na sekundę, mamy drugi wlot, gdzie, gdzie temperatura wody jest 60 stopni wyższa. To tutaj proszę zwrócić na to uwagę, że delta T wynosi 60 stopni. No a na wylocie mamy ciśnienie atmosferyczne, gdzie panuje temperatura 300 Kelwinów. Oczywiście w momencie, w którym informujemy, że wszystkie nasze ścianki dookoła są adiabatyczne, czyli są odpowiednio jest odpowiednia izolacja dookoła nich, nie ma wymiany ciepła między otoczeniem a naszym, naszą wodą, co jest w środku. I tutaj informuje program o outputach. Outputy są to po prostu parametry, które mnie interesują na, z mojej symulacji. Mogę tutaj je albo pokazać, tutaj informuje też program, które outputy, Chcę zbadać, bo na ich podstawie będę mógł stworzyć wykresy. Wykresy konturowe i wykresy, wykresy historyczne. Tutaj mówię, że interesuje mnie to, co jest na wylocie, a mianowicie temperatura czy też ciśnienie. I to jest już tylko do jednej powierzchni. Mass balance. Tu po prostu patrzę, czy. Mojej przepływ masowy jest z zbiegu. Czy jest odpowiedni, czy to co wleciało, to czy też wyleciało? Wiem, że <laughs> że, to, że to musi być spełnione. A to co teraz państwo widzą? to jest model siatki, czyli te kwadraciki trójkąciki, na które trzeba podzielić naszą geometrię, żeby w ogóle przeprowadzić symulację. Oczywiście im gęstsze te kwadraciki, tym wyniki są um, lepsze, tym siatka jest lepsza, ale oczywiście wyniki wykonują się dłużej. Natomiast taka siatka, jak Państwo tutaj widzą, jest odpowiednia, żeby pokazać samą ideę działania, um, żeby móc wywnioskować, czy coś powinno zostać zmienione, czy wszystko jest OK. <laughs> Oczywiście mogę też tutaj sobie zagęszczać moją siatkę w odpowiednich miejscach. Tutaj siatka została troszeczkę zagęszczona w, na tych ściankach, co się podświetlają, i jest tutaj tworzone coś takiego jak funkcja ścianki. I teraz za chwilkę też, jeżeli chcemy, to możemy też wyświetlić naszą siatkę w przekroju, żeby nie widzieć tylko zewnętrznych ścianek, ale też wewnętrzne. I tutaj za sekundkę to będzie pokazane. Trzeba jeszcze schować samą geometrię. O, i teraz, jak będzie przycinane, to widzimy, jak się zachowuje nasza siatka w środku rurociągu. Jak widać, jest ona w miarę poprawna. I Results, moja ulubiona część, mianowicie, gdzie najwięcej się tam dzieje. Można wyciągać wnioski, a przy okazji jest to przyjemne do, dla oka. Tutaj to, co widzimy, to są wykresy prędkości. Jest to wykres wektorowy. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj na wylocie mamy leciutką strefę recyrkulacji. Tutaj to są niebieskie o te strzałki, na które jest przybliżenie. Mamy tutaj pewną strefę recyrkulacji. Czyli wiemy, że prędkość nie jest równomierna na wylocie. Tutaj mamy rozkład temperatury i widzimy też, że tam, gdzie występuje ta strefa recyrkulacji, to mamy też troszeczkę inną temperaturę. Ale ogólnie też widzimy, że był w miarę jednorodny ten przepływ temperatury. Mianowicie, spray jak z prawej strony przechodziła ciepła, woda z lewej. O, tutaj, tutaj mianowicie widzimy wykres, e, tempera, e, wykres prędkości na wylocie. Na innych ściankach, oczywiście, ta prędkość jest równa 0, ale to z tego względu, że na wszystkich ściankach panuje mm, warunek, że ma nie występować poślizg. I to, co teraz Państwo zobaczą, to jest field expression. Mianowicie. Za pomocą równań matematycznych podałem parametry, które też mnie będą interesować. Mianowicie tutaj mam podany rozkład temperatury i prędkości. Patrzę czy jest jednorodny, czy nie jest jednorodny. Jest to wartość, wartość tego parametru zmienia się od wartości 0 do 1. Im jest bliżej jedynki, tym nasz przepływ jest bardziej jednorodny. I pozostałe wykresy, które tutaj badałem, to jest maksymalny błąd konwergencji, czyli widzimy, że tam przy ok już po 150 iteracji nasze wyniki się nie zmieniały. I tutaj mam też przepływ masowy, który widzimy, że się również wyzerował, czyli wszystko, czyli nasz przepływ jest stabilny. I teraz to, co Państwo widzą na ekranie, to są sensory. Mianowicie, to są wartości tych równań, które, e, które tam podałem wcześniej. I tak jak tutaj Państwo widzą, informuje sensory, co mają przedstawiać. Mianowicie, są to wartości średnie, które są podawane na naszym wylocie. I im bliżej ta wartość jest jedynki, tym lepiej. Więc widzimy, że, że dla temperatury jest już wynik naprawdę blisko jedynki, a dla prędkości jest troszeczkę mniej. I w momencie, w którym zdefiniowałem te, już wykonałem mój postprocessing, zdefiniowałem te dane, które mnie interesują, to będę mógł przejść do optymalizacji. Ale tutaj jeszcze pokazuję Państwu inne możliwe opcje związane z sensorami. Ale w momencie, w którym już to zdefiniowałem, to przechodzę do mojej optymalizacji. I jak się to wykonuje? O, tutaj kolejny slajd. Dobrze, już jesteśmy na kolejnym slajdzie. Pierwszą rzecz, czynnością, którą trzeba zrobić, jest to przejście tam, jak scenariusz rozwinąłem, do aplikacji związanej z optymalizacją. I to, co wykonuję, to robię to, co wcześniej państwu pokazywałem na slajdach. Mianowicie definiuję na podstawie czego, co ja chcę zoptymalizować. Chcę zoptymalizować moją symulację, którą wcześniej przedstawiłem. I teraz Informuję program, jakie chcę dać moje parametry wejściowe, które mają się zmieniać. I mogę je wybrać na przykład za pomocą drzewka, które się znajduje z lewej strony. Jak widzą Państwo, wszystkie trzy parametry zostały dodane. Mamy tutaj pewną określoną wartość. I jak chcę, to mogę też dodawać inne parametry. Na przykład takim parametrem mogą być parametry związane z materiałem. Chciałbym na przykład posprawdzać, czy, czy, moje, czy moje parametry dla wody, jak zmienię parametry dla wody, to czy to się moja symulacja się jakoś zmieni. I w momencie, w którym już tutaj zdefiniowałem parametry wejściowe, to w tym momencie informuję, jak Jaki jest przedział tych parametrów? Jak bardzo one się mogą zmieniać? Czy mogą się zmieniać od, no na przykład tutaj, te średnie, tylko promienie. Jak się mogą zmieniać? Widzimy, że mogą się zmieniać od 28 mm do 36 mm. Te wejściowe. I w momencie, w którym zdefiniowałem parametry wejściowe, definiuję również parametry wyjściowe. I to, co mnie będzie tutaj interesować, to będzie mnie interesowało to, żeby moja temperatura była jednorodna i żeby prędkość była maksymalnie jednorodna. Czyli mogę tutaj wpisać, że ma być maksymalna. Jak będzie wartość maksymalna, to wiem, że taki przykład jest najlepszy. Ponadto poinformuję tutaj program, że. Tamta wcześniejsza symulacja zbiegła się już dla 300 iteracji. Więc tutaj jako kolejny parametr wyjściowy to jest, to jest liczba iteracji i maksymalna liczba iteracji w ustawie 299. W momencie, w którym przekroczymy, zostanie przekroczona ta wartość, to wiem, że program po prostu dana symulacja się nie zbiegła. No i tutaj to Objectives and Constraints to mógłbym. To już zdefiniowałem we wcześniejszym okienku. I teraz przechodzę do tego design space checks. Sprawdzam mianowicie te wszystkie moje przykłady, czy są one poprawnie zdefiniowane, czy, czy nie. I ja je sprawdzam tylko na poziomie modelu. Proszę tutaj zwrócić uwagę. Tutaj widzimy, że na kolor zielony, czy wszystkie moje elementy przeszły. Kontrolę. Widzę, że tak, że, że one przeszły. Tutaj sprawdziłem dla większej ilości, dla 50. I w momencie, w którym ustawię to, to mogę też sobie przejść z powrotem do swojej zakładki Design Variables i tutaj mogę pozmieniać te parametry, jak się one zmieniają, te przedziały. Oczywiście, jak tam ustawię inne wartości, to mogę jeszcze raz wykonać ten mój design Space Checks i porównać, czy wszystko jest ok. Jak Państwo widzą, mamy też dostęp do. Żonglowania legendą, co mamy na osi X, na osi Y, i też mamy tutaj coś takiego jak status. To status nas informuje o tym, co jest, w, co jest na osi Z. Jak to jest pokolorowane. Tutaj troszeczkę przyspieszę. Przepraszam za bardzo. O. I widzimy, że mamy pokolorowane nasze elementy. I w momencie, w którym już tutaj wszystko zdefiniujemy. To przechodzimy do tego, ile chcemy badać rzeczywiście punktów, takich symulacji pełnych przeprowadzić. I czy mają być one, e, mają być one próbkowane za pomocą e, opcji global czy guided. No i w momencie, w którym już e, zde, zdefiniuję, e, jak chcę. To mogę przejść do zakładki Results i tutaj ustawiam kamerę, bo oczywiście, jak mamy przegląd tej naszej optymalizacji, to mamy przegląd tylko do tej naszej, do tych widoków, które zostały wcześniej zdefiniowane. I to, co jest bardzo ciekawe, to to, że naszą optymalizację możemy obliczenia wykonać w chmurze. Nie musimy tego przeprowadzać na swoim własnym komputerze, tylko możemy to wysłać do chmury i Wrócić i się nie przejmować tym, że nasz komputer jest obciążony, i wykonywać inne czynności. I teraz, kiedy ja już wykonałem taką, te wszystkie punkty zostały policzone, to mam dostęp do tych moich wykresów. To, co Państwo widzą. Po lewej stronie mam pokazane punkty, które zostały policzone. Mam dostęp do wszystkich wykresów, które były dostępne wcześniej. Mam informacje, które. Punkt jest najlepszy, jest to ten najniższy punkt między dziesiątką a piętnastką, i widzę, że mam też tutaj 12 błędnych punktów. Czyli dla tych punktów coś, coś jest niepoprawnie. Ja wcześniej sprawdzałem moje punkty już na poziomie, na poziomie tylko samego modelu. Jest duża szansa, że z danymi parametrami wejściowymi mogła. Mogło nie zadziałać mi definicja siatki. Że może siatkę powinienem inaczej zdefiniować. No i oczywiście sobie tutaj mam dostęp do tej całej legendy. I powiedzmy, że ja nie chcę widzieć punktów, które nie zostały wykonane, albo tam, gdzie te moje parametry wyjściowe wyszły poza dane, dane daną granicę. I patrzę, i mam dostęp do wszystkich tych moich. Punktów. Jak chcę, to mogę sobie dodawać oczywiście. I widzimy, że tutaj te parametry związane ze średnicami naszych rurociągów mają też wpływ na to, jakie uzyskaliśmy wyniki. Mianowicie tutaj widzimy, że większy wpływ mamy dla radius tego 19, czyli tego odcinka wylotowego. Im był on większy, tym mieliśmy więcej źle wykonanych symulacji. Więc nie warto. O, tutaj też to bardzo widać. Dla radius większego niż 17, tylko jedna symulacja została policzona. Czyli może nie warto byłoby rozważać takich mm, przypadków, gdzie ten rurociąg wyjściowy ma określoną wartość. I tutaj widzimy, że nawet jak ja wybieram określone punkty, to automatycznie zmieniają mi się wykres na samym środku i po prawej stronie. Oczywiście, jak chcę. To mogę mieć dostęp do tych, jak te wyniki się zmieniają, i po prostu mieć podgląd w taki szybki sposób, żeby je porównać. Oczywiście mogę sobie też zaznaczyć. Tutaj dużo punktów, które chcę. Zaznaczyłem wszystkie punkty, i teraz je porównuję w taki sposób tabelaryczny. Jak chcę, to tutaj mam też dostęp do wszystkich tych moich danych. Widzimy które, jakie parametry wyjściowe, jakie osiągają wartości. Czy może trzeba, czy coś należałoby tutaj poprawić? Jak chcę, to mogę oczywiście je sobie też patrzeć. Jak one się zmieniają w porównaniu do mojego na przykład, no tutaj wybrałem punkt 13, czyli do tego punktu niby najlepszego i mogę Mogę je sobie patrzeć, jak się zmieniają prezentowo, jak się różnią wyniki. Mogę sobie też je sortować po określonej moim parametrze, który chcę. I sam mogę tutaj zdecydować na tej podstawie tej tabeli, który przykład jest dla mnie odpowiedni, który jest najlepszy. Może z jakichś powodów w tym wypadku design 11, który znajduje się po lewej stronie. Nie, nie mogę go wykonać. Może muszę się zdecydować na punkt drugi, design 2, a może design 3. I tutaj mam dostęp do tych wszystkich moich parametrów, na podstawie których po prostu mogę wyciągać wnioski. I generate alternatives. Wybrałem już model, który według mnie jest najlepszy. I w tym momencie już będę zmieniać sobie tylko ten jeden przykład. Nie chcę przeprowadzać symulacji już dla wielu innych średnic, dla moich określonych parametrów rurociągów. Mnie interesuje już tylko ten przykład, kiedy wiem, jakie są wymiary geometryczne mojego rurociągu, i tylko tam będę zmieniał może takie parametry jak siatka, bo może zobaczę też, jak istotna jest siatka czy jak zagęszczę siatkę, to czy te wyniki się bardzo zmienią, czy się nie zmienią? I już nie będę badać po prostu wielu, wielu przykładów jednocześnie, tylko jeden przykład i na nim się skupię. Oczywiście, tutaj jest już pokazany przykład, że już go zaimportowałem, i w tym momencie program po prostu otwiera mi przykład z tym moim. Tą moją symulacją. I tak naprawdę jest to już wszystko, co chciałem Państwu dzisiaj pokazać. Pokazać, jak przydatne jest narzędzie do przeprowadzania symulacji i dlaczego warto z niego korzystać. I teraz, może przejdźmy do samych wykresów mianowicie e, do sekcji Q&A widzę, że nie pojawiły się pytania ale i tak ja mam do Państwa w takim razie dwa pytania to bardzo proszę na nie odpowiedzieć żeby móc odpowiedzieć na dane mm, na da, dane pytanie to bardzo proszę tutaj wybrać opcje, które są z prawej strony okienka. Dobrze. I teraz jeszcze drugie pytanie. Dobrze. To szczerze mówiąc, ja nie mam już więcej więcej teraz do pokazania, przez co chciałem państwu. Bardzo podziękować za uwagę i za poświęcony mi czas oraz zaprosić do kontaktu. Jeśli jakieś pytania się Państwu pojawią z czasem, to bardzo zapraszam do kontaktu i życzę miłego dnia.